Dzień dobry, witamy Was bardzo serdecznie na kanale Literaccy. Przychodzimy dzisiaj do Was z vlogiem, podczas którego będziemy czytać następujące książki. Małgośku, co będziesz czytać? Ja będę czytać serię z żurawiem i kolejną książkę właśnie tej serii. To będzie Budząc lwy. Powinnam powiedzieć, jaki to jest pisarz, ale... Ja może powiem. Nie powiem. Musicie przeczytać sobie sami, bo jest strasznie skomplikowane. No i zaczęłam to czytać. Jestem powiedzmy w 1/5 tej książki, 1/6. I jest to książka, która mówi o pewnym neurochirurgu zesłanym w jakieś takie odludne miejsce do leczenia ludzi. No i wydarza mu się tam pewien wypadek. Mówiono mi, że to jest taki thriller, kryminał, ale dużo mądrzejszy. I bardzo zachwalano mi tę książkę. Na razie mi się czyta to dość powoli. Nie wiem, z czego to wynika, natomiast zdecydowanie wolno to się rozkręca, wolno to idzie. Ale jest ciekawe. Jest to taka... No, myślę, że mi się spodoba, tylko tempo jest na razie spokojne. O, tak chciałam powiedzieć, ale coś mi nie poszło. Natomiast ja będę czytał książkę zatytułowaną Lina Sary Antczak. To jest świeżość i słuchajcie, jest to o tyle piękna dla mnie rzecz, mam nadzieję, że będzie piękna, bo jeszcze nie zacząłem czytać tej książki, że dotyczy gór, dotyczy wspinaczki, dotyczy też chyba, jak się domyślam z opisu, Wrocławia. Tak po cichu liczę, bo ja... Sprawdziłeś, kto był konsultantem. Sprawdziłem, kto był konsultantem i już zdążyłem do szanownego pana konsultanta, Tomek, pozdrawiam Cię bardzo serdecznie, napisać kilka słów, dowiadując się troszeczkę o tej książce z takiego drugiego obiegu. W każdym bądź razie wiem... W każdym razie wiem, że to jest rzecz, która jest mi bardzo bliska. A zatem pewnie już gwiazdka troszkę wyżej, nie? No, zobaczymy. Pani Saro, trzymam kciuki. To ja, jeżeli mówimy o górskich książkach i paragórskich książkach, to ja będę czytać również nowość W cieniu babiej góry Ireny Małysy. Wydawnictwa Mowa. Jest to książka, troszeczkę ją tutaj uszczknęłam, ale tylko delikatnie, żeby się zapoznać, czy w ogóle będzie w moich rejestrach i czy będę zaciekawiona tą książką. Historia dotyczy młodej policjantki Baśki, wioski, w której my z Danielem i z dziewczynami byliśmy, no bo zdobyliśmy też Babią Górę swego czasu, Zawoi, i to zresztą w zeszłym roku udało nam się wejść na Babią Górę. A zatem jest to nam bliska tematyka. No i owa Baśka przyjeżdża właśnie do tej Zawoi, do tej swojej małej wioseczki i wraz ze swoimi koleżankami, przyjaciółkami postanawia zdobyć Babią Górę, ponieważ jest to w przededniu do ślubu, taki wieczór panieński jej przyjaciółki. No i na tej Babiej Górze dochodzi do morderstwa. Tak wyczytałam i tak to będzie. Bo ja też czytałem, że tu jest jakby sytuacja, czy to nawiązuje do tej... Tak, jest nawiązanie do tragedii, jeżeli chodzi o rozbicie się samolotu tam na pokładzie, którego było... 1969 roku. Albo 6, tak. Albo 6. Zdecydowanie tak, więc jestem też ciekawa, jak autorce udało się połączyć te wątki, wpleść je, tak troszkę przekartkowując sobie tę książkę. Myślę, że mogę być spokojna, bo to może być fajne. No dobra, to mamy już dwie książki, które blisko są gór. No to dajesz. No to ja drugą książkę, którą sobie wziąłem do czytania, to jest Pięć stawów Beaty Sabały-Zielińskiej. To też jakaś nowość, to jest choć chyba z zeszłego roku. To miejsce też przeze mnie bardzo uwielbiane, jeżeli chodzi o teatry, polskie teatry. Więc wiem, że to jest taki zbiór anegdot, opowieści, baśni, czyli takie bajdurzenie wieczorami przy ognisku albo przy schroniskowym stole. Na pewno też jest to coś dla mnie. Jak widzicie, w tym vlogu ciągle, oprócz tej Kristiny Hannah, to o górach. Sam jesteś Kristina Hannah. Ostatnią książkę, którą będę czytać i mam nadzieję, że ją dokończę, to jest Kristin Hannah i Wielka samotność. W związku z moją miłością do jej poprzedniej książki, którą czytałam, czyli Zdarzyło się nad jeziorem Mystic, postanowiłam wziąć na swój tapet. I wszystkim tym, którzy nie wiedzą, co to jest tapet. To nie jest tapeta, tak jak sądziłam ja, i bardzo dziękuję widzowi, który mnie pięknie wyprostował. Tapet to jest taki stolik. A zatem wzięłam sobie na swój czytelniczy warsztat Wielką Samotność. Na razie jestem mniej więcej tam w 1/3 tej książki. Język mi się podoba, jestem w stanie w to uwierzyć. O Alasce, więc są też piękne opisy przyrody, które ja bardzo lubię i nie są takie wielkie, toporne i ciężkie. Na razie mi się podoba. Zobaczymy, jak będzie dalej. Dobra, więc zaczynamy czytać i do zobaczenia za kilka chwil. Cześć! No dobra, to przeczytałem, myślę, że prawie połowę książki Lina Sary Antczak. I tak, mamy tutaj historię chłopaka, którego ojciec zginął na wyprawie w Górach Wysokich. Mamy też postać przyjaciela ojca, który pełni obecnie funkcję szefa klubu wysokogórskiego we Wrocławiu. Więc na tej linii już ja się domyślam, że konflikt jest po prostu nieunikniony. Mamy z drugiej strony dziewczynę, która za wszelką cenę chce do tego klubu należeć. Ta dziewczyna ma bardzo mroczną przeszłość, ale na razie jeszcze nie wiem jaką. Oczywiście też jest dużo wspinania i dużo takich rzeczy, które ja osobiście znam. Natomiast powiem wam tak, to jest język... Szukam takiego porównania, który nie będzie krytyką tego języka, ale dla mnie jest troszeczkę zbyt infantylny, jak na razie. Oczywiście, bo ja jestem dopiero w połowie tej książki, natomiast wiecie, co mi się podoba? Że znam te miejsca, tak? Jest tutaj opisane, są opisane Sokoliki i też są opisane dokładnie drogi. Więc już wiem, że mój serdeczny kolega miał rzeczywiście duży taki merytoryczny wpływ na to, jak co ponazywać i tutaj błędów żadnych topograficznych nie ma. Natomiast jest to historia, która rzeczywiście mogłaby być bardzo dramatyczna, ale ja w tej książce na razie tej dramatyczności nie mogę odnaleźć. No mam nadzieję, że za chwileczkę coś się tam zmieni, aczkolwiek na pewno będzie to duże wyzwanie dla pani Sary. Ja trochę mam takie wrażenie też, że może to jest troszeczkę dla młodszego czytelnika książka, bo tak jak wam mówię, nie mogę na razie nazwać tego języka, którym pani Sara się posługuje, ani pewnego rodzaju stylistyki tej książki. Natomiast Widzicie co, czyta się to leciutko na razie, a dla mnie bardzo przyjemnie, bo tak jak mówię, wszystkie te miejsca gdzieś tam po drodze odwiedziłem i na tych ściankach wspinaczkowych we Wrocławiu też byłem. Także jeszcze połowa mi została. Natomiast druga książka, Pięć stawów, jestem chyba na 95 stronie. Wiecie co, tak jak mówiłem wam na początku, to jest zestaw bardzo barwnych opowieści, anegdot o ludziach, którzy w ten czy w inny sposób schronisko w Dolinie Pięciu Stawów odwiedzili albo zatrzymali się tam na dłużej. Też jest pokazana historia, jak powstawało schronisko, później jak zostało w wyniku wypadku zostało spalone i później jeszcze raz odbudowane. No i tak naprawdę pokazana jest też historia rodu państwa Krzeptowskich. A to, jak wiemy, ród podhalański, zakopiański, potężny. Bardzo fajnie się to czyta. Dużo takich śmiesznych anegdot, ale też dużo takiej prawdy o prawdziwym życiu schroniskowym, o tym, jak ciężka tam jest po prostu robota. To ja jeszcze chwilę poćwiczę na fortepianie, bo póki nie jest za późno i moje dziołchy nie śpią, a potem jeszcze poczytam książki. Do zobaczenia. Cześć kochani. W takim razie, skoro Daniel zrobił już to swoje małe mikropodsumowanie czytelnicze, to na mnie przyszła kolej. Zacznę od tego, co przeczytałam najmniej, żeby nie powiedzieć, zatrzymałam się na tym samym fragmencie, to jest Budząc lwy. No nie wiem dlaczego, ale po prostu gdzieś ciężko mi to wchodzi. Może muszę do jakiegoś momentu takiego dojść, po którym będzie już się tylko płynęło, natomiast na razie tak jest trochę mi ciężko. Dowiaduję się dalej, co się dzieje z tym lekarzem i z wypadkiem, którego dokonał. Chyba mogę powiedzieć, że potrącił człowieka i uciekł z miejsca zdarzenia. Niestety okazuje się, że dowiaduje się o tym ktoś i zmusza go, troszkę go szantażując do tego, żeby leczył ludzi, których na to nie stać. No i jestem w momencie, w którym on ich leczy chyba już, nie wiem, z drugi tydzień dodatkowo. Oczywiście nie mówi o tym, że oni nie, jakby ukrywa cały czas fakt leczenia tych ludzi. Czuje ciężar tej sytuacji, który na nim spoczywa. Nie wie, jak się wyplątać z tego. No i tak sobie brnę przez tą książeczkę. Kristin Hannah. Czytam Wielką Samotność. Jestem już przy końcówce i za połową, przynajmniej według mnie, poziom absurdu, jaki ta książka osiągnęła, po prostu graniczy już z niemożliwością. To jest po prostu... niżej już nic nie ma. To jest to samo, co w kryminałach, jak nie lubię, jak jest rozwiązanie zagadki kryminalnej i okazuje się, że nijak nie można było powiązać wcześniejszych faktów, bo rozwiązanie jest po prostu takie, że przyleciało UFO i zamordowało, albo nie wiem, tam porwało tą owieczkę, czy jak sobie tam wymyślicie, w każdym razie tak abstrakcyjne. Ja takich rozwiązań nie lubię i trochę mam poczucie, że tutaj jest podobnie abstrakcyjnie rozwiązywana każda jedna rzecz. Jest zbudowane napięcie zupełnie nie wiem skąd. Nie jestem w stanie zaakceptować, że autorka poszła tą drogą, że jest jedna absurdalna rzecz, która goni następną, wiecie, jak takie domino, które jak pchniesz, to ono już leci. Można by było zrobić to w trochę inny sposób, że wyciągnąć jakiś jeden klocek jak z puzli, a one dalej wyglądają jak obraz. A tutaj niestety jest taka sytuacja, że pcha się to domino i ono spada i do końca książki jest już tylko gorzej. No i W cieniu Babiej Góry. Książka jest zbudowana w całkiem ciekawy sposób, bo książka dotyczy lat 2019, właśnie w którym następuje to pierwsze morderstwo, z którym się nasza główna bohaterka zajmuje. I jednocześnie prowadzona jest też druga narracja, która opowiada nam o roku 1969, w którym to miał miejsce wypadek samolotu. I co ciekawe, rzecz faktycznie i autentycznie miała miejsce. Taki wypadek samolotu miał miejsce, więc jest to wzięte z faktów. I teraz jestem w takim momencie, w którym ścieżki pierwszego wydarzenia, czyli te starsze ścieżki, 1969 rok i 2019, pięknie się zaczynają przeplatać, pokazują nam jedną perspektywę i rodziny, które właśnie wówczas uczestniczyły w akcji ratowniczej tego samolotu i szczątków, co tam się później wydarzyło. I jak to wygląda w 2019 roku jakie mają miejsce sytuacje, które są nawiązaniem właśnie do tego, do tej sytuacji rozbicia się samolotu. Powiem Wam, że jest to naprawdę ciekawa książka. Czyta mi się ją super szybko, no jest taka powiedzmy przeciętna, ale czyta się ją naprawdę fajnie. Postacie są super wykreowane, jak najbardziej jestem w stanie uwierzyć w to, co się dzieje. Zawsze czekam na to rozwiązanie, tak jak powiedziałam, zagadki, żeby się nie okazało za chwilę, że no nie byłabym w stanie sama dojść do rozwiązania. Jedno chyba, co mi tylko przeszkadza, ale to może dlatego, że jeszcze jestem przed połową i się trochę nie zdążyłam przyzwyczaić, to jest to, że w tych starszych czasach górale mówią po góralsku. I ciężko mi się to trochę czyta. Hopie, dycia to zim, wiecie, nie wiem, czy ja to dobrze w ogóle wymawiam, ale troszkę mi się to źle czyta. Natomiast sama fabuła tej książki, połączone te wątki tych dwóch na przestrzeni 40, tam 50 lat, no, naprawdę fajne, naprawdę mi się to podoba, słuchajcie. Nie wiem, jak będzie dalej, tak jak powiedziałam. Czekam na zakończenie, no i niedługo to skończę i Wam wtedy powiem, czy mnie nie rozczarowało. Mam nadzieję, że nie. A teraz co? Idę do kuchni, bo Daniel będzie coś tutaj grał i ćwiczył, a ja idę robić krewetki z Tolcią, więc zapraszam Was na ten krewetkowy content. Daniel wymyślił nawet chyba nazwę na ten content i powiedział, że to jest Gruszka i Pietruszka. A więc zapraszam Was do kuchni literackiej pod tytułem Gruszka i Pietruszka. Dobry wieczór. Skończyliśmy nasze książki piękne. Może nie wszystkie. Pewnie tak, ale trochę o nich opowiemy. Małgośku, zaczynaj. Niestety, co tam u ciebie? No, co tam? Nie fajne? Znaczy, nie, fajne, tylko Budząc lwy jakby nie przeczytałam dalej niż mówiłam to wcześniej. Czasem tak bywa. Coś chcesz powiedzieć o tej książce? Będę ją czytać na pewno, tak? Więc myślę, że zdążę przeczytać. Tak, bardzo mi się to podoba, tylko to jest taka akcja, która jest taka trochę slow. To jest pisane tak wszystko... Także no nie jest to tak, że to jest taki hop i musimy to dokończyć. No tak odkładam sobie trochę tą książeczkę i... Rozumiem, ale też mieliśmy malutkie rodzinne przyjęcie i więc też usprawiedliwia Cię to w 100%. A Ty jak? A coś ja jeszcze powiem, bo Ty masz dwie tylko, nie? No to Kristin Hannah. Nie wiem, jak to powiedzieć, żeby mnie miłośnicy Kristin Hannah... do obozu... Nie przechodzę do tego obozu, ponieważ język pisany, język, którego używa autorka w swoich książkach, nadal mi się podoba. Ale po prostu bardzo mi się nie podoba kierunek, w jakim poszła ta książka. No, dla mnie jest to nieprawdopodobne. I tak jak byłam w stanie uwierzyć w Zdarzyło się nad jeziorem Mystic, cały ciąg zdarzeń prowadził do jednego. Mogłam się nie zgadzać z autorką, jakie bohaterka popełnia decyzje, ale mimo wszystko wierzyłam, że jest to możliwe. Natomiast tutaj zbieg tych absurdalnych okoliczności, które są najpierw jeden, to jest tak, jak Ci tłumaczyłam, że wyciągasz, jak masz cały obraz i wyciągniesz puzzle, to obraz dalej się jeszcze jakoś tam klei, jak jest na przykład 1000 kostek. Ale jak z domina już klepniesz jedną domino, to już leci po prostu taką falą i już tego nic nie zatrzyma. I tutaj za połową książki jest dokładnie taka fala, która nie zatrzymała tego absurdu w żadnym momencie. Autorka miała kilka momentów, że mogła to jeszcze zatrzymać, mogła gdzieś wybrnąć z tego, ale niestety nie udało się jej. No. Tym razem, ale to jest obyczajowa książka. Książka obyczajowa, napisana fajnym językiem. Ja będę na pewno czytała książki Kristin Hannah, bo jedna jaskółka wiosny nie czyni ani w jedną, ani w drugą stronę, więc postaram się coś jeszcze przeczytać. Dobra. To słuchajcie, to ja przeczytałem książkę Lina pani Sary Antczak i muszę wam powiedzieć dwie rzeczy. Już wiem, z czym ta książka mi się kojarzy. Kojarzy mi się z taką książką Ten obcy. Jurgielewiczowej. Jurgielewiczowej, właśnie. Bo tutaj też mamy sytuację pewnej odmiany bohatera. Mam nadzieję, że nie zdradzam wam zbyt wiele. Natomiast po prostu musiałem znaleźć to brakujące ogniwo, którego brakowało mi z kolei na poprzednim filmiku. Słuchajcie, wiele rzeczy tu się wyjaśnia. Rzeczywiście jest tak, że ten główny bohater... I śmierć jego ojca w górach i też możliwość spotykania faceta, który nie chce mu trochę opowiedzieć, co tam się w tych górach wysokich zdarzyło. Ten chłopak ma cały czas przekonanie, że po prostu on go zostawił jego ojca. Nie wyjaśniamy tutaj za bardzo tego wszystkiego, może to i dobrze. Natomiast myślę, że jest to książka bardziej młodzieżowa. Ma też taki walor, myślę, edukacyjny, w postaci właśnie zmiany tych bohaterów. Jest tutaj też ten wątek dziewczyny bardzo takiej zdeterminowanej, ale z ciężkim losem, z ciężkim bagażem doświadczeń życiowych. No słuchajcie, rzeczywiście są takie opisy w późniejszej części tej książki wspinających się osób na drogach, które ja znam. Aż byłem zadziwiony niektórymi drogami, znaczy wyborem tych dróg wspinaczkowych. Ale pozytywnie czy negatywnie? Znaczy, byłem zaskoczony, bo to drogi trudne akurat. I chyba podpytam się Tomka, jak to... Może on podpowiadał. Może on podpowiadał i może on wybierał te drogi, aczkolwiek bardzo to zacne, harde, honorne drogi. Więc mam nadzieję, że pani Sara się wspina coraz lepiej, czego jej oczywiście życzę. Natomiast słuchajcie, jest to książka lekka, łatwa i przyjemna w czytaniu. A czy przybliża na przykład ludziom, którzy się nie wspinają, nie mają z górami za wiele wspólnego, czy ta książka może odrobinę przybliżyć? Czy jest to jakaś taka zupełnie abstrakcyjna pozycja? Może trochę przybliżyć, aczkolwiek kilka takich opisów jest tutaj, gdzie rzeczywiście trzeba się wspinać, żeby się w tym odnaleźć, czyli przechwyt tutaj, łapiemy, wpinamy ekspres, tutaj jest, musimy na dwa palce, bo tak dalej, więc taki wspinaczkowy slang tutaj jest. ale nie jest on taki determinujący fabułę tej książki. Myślę, że tu bardziej chodziło o to zmianę tych wszystkich bohaterów, którzy pojawiają się w tej książce. No, pani Saro, proszę się wspinać i pisać dalej. Super. No to ja mam Irenę Małysę, W cieniu babiej góry, jest to debiut. Skądinąd, tak jak powiedziałam, chciałam to bardzo przeczytać, bo to po pierwsze kryminał, po drugie dopiero co zdobyliśmy tę górę wspólnie, rodzinnie, no skończyło się tak, że Tola złamała rękę. To nie na tej górze. Tola złamała rękę na Śnieżniku. A na Śnieżniku! Tak. A na Babiej Górze wszystko było okej, nikt sobie niczego nie złamał. Oczywiście. No, także spokojnie. No dobrze, tak to było. Właśnie jak Daniel mówi, to chciałam... Wiecie dlaczego to powiedziałam? Ponieważ tutaj jest taka legenda, ona nie jest mocno poruszana i nie jest ona też determinująca fabułę, natomiast tu jest taka legenda, że ta Babia Góra, diablak inaczej mówiąc, że tam jest koń, który samobójców gdzieś pcha i tak dalej, i że jest owiana taką jakąś legendą. I chciałam do tego nawiązać, że to tam złamała rękę i może ta legenda właśnie... No to nie udało się. Nie, bo ale ja byłam przekonana, że to na tej Babiej Górze to na tą rękę złama. Nie, to nie tu. No dobra, wrócę do fabuły. Bohaterka główna, czyli Baśka, która zostaje trochę zesłana po śmierci swojego partnera policyjnego, zostaje zesłana do Zawoi, czyli właśnie tejże wioseczki, w której ta Babia Góra... z której się wychodzi. Dokładnie, na Babią Górę. No i słuchajcie, drugim, to jest jakby pierwszy poziom tej książki. Drugi poziom jest taki, że w 1969 roku ma miejsce pewna katastrofa lotnicza. I teraz książka jest prowadzona w taki sposób, że opowiada nam i takie historie, czyli z tego czasu 2019 i 69. I one się w fantastyczny sposób na końcu łączą, taką klamrą. Natomiast poznajemy bohaterów sprzed 50 lat, czyli dziadów powiedzmy, i późniejszych ich wnuków i tak dalej. I w jaki sposób ci bohaterowie ze sobą są związani. Co się dzieje tam? Z tego co ja pamiętam, chyba to autorka wzięła jakąś jedną hipotezę, bo chyba ta katastrofa lotnicza nie została jakoś do końca wyjaśniona w tamtym czasie. Tam jest wmieszana właśnie też w tej książce legenda o tej Babiej Górze, ale też tylko jakby w znikomym procencie. Czuję się na pewno Zawoje, czuję się tą wioseczkę, czuję się tych górali. Ja sobie wyobrażałam bardzo mocno, jak ta Zawoja wygląda, jak te chatynki wyglądały w tym 69. Było to na pewno dla mnie ciekawe przeżycie. Jeśli chodzi o zagadkę kryminalną, to... Byłaś usatysfakcjonowana zakończeniem. Byłam usatysfakcjonowana zakończeniem. No to już jest bardzo duży plus. Tak, aczkolwiek też się go nie spodziewałam. Co prawda prowadzono mnie gdzieś tam, żeby mi to podpowiedzieć, ale nie byłam w stanie się domyśleć, jak się skończy ta książka. Mi się podobał najbardziej aspekt właśnie... zderzenia tych, wiecie, dwóch światów, 69 i 2019, i te wszystkie takie piętrzące się później wydarzenia, które spinają się na samej górze i doprowadzają do różnych wydarzeń późniejszych, tak? To mi się podobało w tej książce najbardziej. Uważam, że jest to fajny debiut. Podobało mi się, w jaki sposób jest książka napisana, bohaterowie też byli ciekawi. To jest na końcu, że... prawdopodobnie Baśkę jeszcze będziemy mieli okazję, czyli główną bohaterkę będziemy mieli jeszcze okazję... Ale Baśka jest detektywem? Tak. Baśka jest policjantką. Dobra. Młodą policjantką. Baśka co? Baśka jest fajna? Baśka jest fajna. To zawsze. Ja lubię, wiecie, no ja baba to jestem, lubię. Czyli mamy jakby już dwie działchy, które są fajnymi policjantkami, bo i Nina z... Warwiłow? Tak. Warwiłow i Baśka. Tak, Baśka jest świetna, naprawdę. A jeszcze w ogóle jej taka prostota, ona, ja nie wiem, no naprawdę... Znaczy, wali prosto z mostu, prosto w oczy. Tak, no wzbudziła we mnie takie pozytywne emocje, zarówno Baśka, jak i książka. Więc jeżeli mam wam polecić polski kryminał, jak to mówi Olga z Wielkiego Buka, Polska kryminałem stoi. I coraz bardziej się ku tej myśli, ku tej tezie skłaniam, że jak najbardziej Polska kryminałem stoi. Dobra. To był taki vlog rzeczywiście górski, nie? Bo tak. Tych rzeczy, czy wspinaczkowych, czy o górach pojawiło się dosyć dużo. No ta książka, Pięć stawów, pani Beaty Sabały-Zielińskiej, Tak jak mówiłem wam wcześniej, no tych anegdot pojawia się coraz więcej, ale też naprawdę jest to kawał historii, bo poznajemy tutaj życie osób zaangażowanych w walkę z faszystami, jak to było podczas II wojny światowej, jak oni tymi górami przenosili czy wiadomości, czy jakieś niezbędne towary, jak się handlowało, jak się zdobywało pożywienie. Słuchajcie, to są opisywane czasy, kiedy jeszcze po stawach tych polskich górskich pływały łódki i nie było to nic nielegalnego. Oczywiście dzisiaj to jest niemożliwe do pomyślenia, ale też jak rodziny w tych schroniskach, całe rodziny mieszkają. Jak może mieszkać mała społeczność w jednym pokoiku, wiesz, rodzina z małym dzieckiem, pani, która sprząta i wiesz, oni wszyscy mieszkają razem, bo tego miejsca jest po prostu bardzo mało. Jeżeli nie byliście jeszcze w tym schronisku, zresztą najwyżej położonym schronisku w polskich górach, to ja was bardzo mocno zachęcam. Mi się zdarzyło tam być wielokrotnie, zdarzyło nam się razem być w piątce. A no pewnie. Tak. Mi się też zdarzyło, słuchajcie, tam w krzakach obok spać, bo miejsca już nie było. Słuchajcie, to jest bardzo fajna książka. Ja się też i troszeczkę uśmiechnąłem, troszeczkę taka nostalgia mnie i tęsknota za tymi górami wzięła. Także tyle o tym. Ale no, mam dwa ogłoszenia parafialne, jak to mówi Tolcia. Słuchajcie, pierwsze ogłoszenie jest takie, że dziękujemy wam bardzo serdecznie za to, że w konkursie Opowiem Ci na influencerów, youtuberów i tych wszystkich tam związanych z mediami takimi właśnie instagramowo-youtubowymi zajęliśmy. Social media. Social, Boże, zabrakło mi tego słowa, dokładnie tak. Zmieściliśmy się w pierwszej dziesiątce, więc bardzo serdecznie chcieliśmy podziękować tym, którzy na nas głosowali. Nie spodziewaliśmy się absolutnie, biorąc pod uwagę, jak jesteśmy krótko... świeżaki po prostu. No tak, zielonki jesteśmy, jak krótko prowadzimy kanał. Chcieliśmy bardzo serdecznie podziękować również, pogratulować naszym dziewczynkom, które zajęły pierwsze miejsce, dziewczynom, naszym babom, kobietom naszym, córkom zaksiążkowanym, które zajęły w tym plebiscycie pierwsze miejsce, jeżeli chodzi o kategorię YouTuber. No i chcieliśmy bardzo serdecznie pogratulować wejścia zimowego na K2. Tak jest. I a propos tych gór, wiedziałam, że tego nie powiesz, Gapo. Słuchajcie, bo dzisiaj udało się po wielu, wielu latach. To jest wielki moment historyczny. Tak. Ja osobiście tak cieszę się, że to właśnie taka ekipa, że to właśnie Szerpowie, Nepalczycy, bo tam nie wszyscy są Szerpami, ale że właśnie im udało się ten zaszczyt i honor, wejść na K2. Oczywiście teraz wszyscy będą kłócić się, że to przecież większość z tlenem tam weszła. To jest nieważne. Weszli, wiemy, że już są w obozie C4, to jeszcze jest cały czas bardzo wysoko, ale to są takie silne chłopy, że zejdą. Także my tutaj z malutkiej wioseczki naszej gratulujemy. Oczywiście. I trzymamy kciuki za bezpieczny powrót do domu. Do bazy. To co? Żegnamy się z wami i do zobaczenia za kilka dosłownie dni, bo już wspólnie będziemy czytać książkę Jak odtworzyłem mózg. I zobaczymy, co w tym mózgu znajdziemy. Ciekawe, czy to tylko mózg tak pod kątem, wiesz, fizyczności, czy też tam jest jakieś psyche. Nie sądzę. Dobra. Uważajcie na siebie, trzymajcie się ciepło, zdrowo. Cześć!